Jesteśmy na łące w dolinie rzeki. Jest to łąka wilgotna. Widzimy, że łąka jest bardzo mozaikowa, czyli występują niewielkie płaty z rdestem, stużycą, związówką. To jest związane z tym, że kiedyś ta rzeka meandrowała. Warstwa podłoża jest zbudowana z różnych utworów, gleby, torfu, piasku, czyli tego wszystkiego, co rzeka wypracowała. Łąki wilgotne mają bardzo dużo gatunków, które nawzajem się przenikają. Niekoniecznie da się je przypisać do jakiegoś konkretnego siedliska. Takim gatunkiem, który występuje na torfowisku i przejściowym, i łące, są niektóre gatunki storczyków. Tu będzie wilgotno, nie mokro, ale wilgotno. No i tutaj już mamy pierwsze storczyki. No to jest kukułka plamista. Rozwój życiowy wszystkich storczyków jest związany z symbiozą z grzybami. Grzyby pomagają storczykom pobierać substancje odżywcze. To jest przykład symbiozy. Nasionko storczyka jest bardzo małe. Ono jest mniejsze niż ziarenko maku. No tutaj już mamy przekwitniętego storczyka, czyli on kwitł gdzieś tam tydzień temu. Tutaj mamy przykład storczyka kukułki szerokolistnej. Storczyki kukułka szerokolistna i kukułka plamista, te właśnie najczęściej spotykane, są w Polsce pod częściową ochroną. Tutaj mamy trzeciego storczyka, kruszczyka błotnego. Ten storczyk będzie kwitł gdzieś za około 10 dni. Ten storczyk, no widać, że ma kilka liści w stosunku do kukułki. Jest to większy storczyk, może dorastać nawet do 50-60 cm. Ma większą ilość liści. Te liście są wokół tej łodygi i mają takie charakterystyczne unerwienie. Kwitną na biało. Tamte były niebieskie, te są białe. W zeszłym roku ja naliczyłem ponad 200 osobników kwitnących. Widzę, że w tym roku chyba będzie troszkę więcej. No, ze storczykami to tak jest, że one w jednym roku masowo się pojawiają, potem jest jakaś przerwa i znowu się pojawiają. I tak naprawdę ten proces jest tak skomplikowany rozsiewu, zasiedlania, kwitnienia, że trudno jest wyrokować, jaki będzie stan populacji w danym roku. Jesteśmy przy stanowisku lipiennika Lozela. Jedno z trzech stanowisk, które jest stwierdzone w województwie łódzkim. Tutaj jest około 100 kilkunastu osobników. Jest to gatunek, który w Polsce podlega ochronie gatunkowej z zaleceniem ochrony czynnej. Ochrona polega na wykaszaniu łąki, utrzymaniu dużej wilgotności, czyli niezmienianiu stosunków wodnych. Ta łąka, to torfowisko było poddane zabiegom polegającym na wykoszeniu roślinności ekspansywnej, czyli głównie wierzby, pałki wodnej. To troszkę się to siedlisko odsłoniło i dzięki temu no, są te storczyki widoczne. One mają też lepsze warunki środowiskowe.
Lipiennik Lozela dopiero kwitnie w szóstym, siódmym roku życia. A tak to jest taka forma bardzo niepozorna, niewidoczna. Zresztą sam storczyk jest niepozorny. Często można go pominąć. Oprócz chronionych storczyków na łące możemy spotkać też i inne gatunki. Jesteśmy na torfowisku przejściowym, które jest zasilane wodą przepływową ze źródeł. I tutaj występują dwa kolejne gatunki z chronionych. To są częściowo chronione. Jaskier wielki. To jest właśnie ta roślinka. I tutaj dla porównania mamy jaskra rozłogowego, który rośnie na każdej łące, sucha, mokra, i jaskier wielki, który rośnie w wodzie, tak jak tutaj widzimy na tym torfowisku przejściowym. Jak ja obserwuję tutaj te jaskry, to zauważam, że tych małych jaskrów nie jedzą zwierzęta, natomiast tutaj tego jaskra wielkiego bardzo lubią prawdopodobnie jelenie zjadać, bo przychodzę w poniedziałek i widzę kwitnące jaskry. We wtorek, gdy jestem na tej łące, nagle się okazuje, że no, wszystkie kwiatostany są zjedzone. Gdybyśmy tutaj porównali ilość gatunków, które występuje na metrze kwadratowym, to tutaj w niektórych fragmentach może występować nawet do 40 gatunków. W porównaniu na łąkach, które są przygotowywane jako pasze dla zwierząt, dla krów, tam tych gatunków występuje 6, 7 maksymalnie i tam głównym dominantem są trawy. Tutaj mamy i trawy, i rośliny kwiatowe. No, udało nam się jeszcze spotkać kwitnącego, to już chyba ostatni egzemplarz, siedmiopalecznika błotnego. On ma takie niesamowite kwiaty, jak nie kwiaty, koloru rdzawego, ciemnego, czerwonego. Z innych roślin występuje tutaj bobrek trójlistkowy, też gatunek częściowo chroniony. Dalej niezapominajki błotne, olszewnik kminkolistny. To są z tych takich ciekawszych, tych rzadkich. Jesteśmy na łące wilgotnej w dolinie rzeki Rakówki. Dopływ Luciąży, dopływ do rzeki Pilicy. W dolinie możemy zaobserwować działki rolników, którzy zrezygnowali z rolnictwa i to są łąki porzucone. Bardzo wyraźnie widać tą degradację. Na tych łąkach porzuconych po pewnym czasie, po kilku latach, ubywa gatunków szlachetnych, łąkowych, natomiast pozostają najbardziej trwałe gatunki. No i tutaj mamy właśnie zwarty łan pokrzywy. Tutaj gdzieniegdzie tylko się przebijają jakieś kostrzewy. No i trzcina. Jeżeli zostawimy tą łąkę, to w pełni ona się pokryje trzciną. Natomiast dalej mamy łąkę, która jest użytkowana. Może też nie jest użytkowana co roku, ale widać, że to koszenie jest częstsze niż w tamtym przypadku. No i tutaj już mamy kilkanaście gatunków traw. Też gdzieniegdzie widać rdest wężownik. No tutaj na przykład są liście rdestu wężownika i widać, że tego rdestu jest dosyć dużo. Łąki torfowe, czyli te łąki wilgotne,
były użytkowane przez człowieka przez setki lat. Wytworzyły się tu bardzo różne układy przyrodnicze, różne powiązania, motyle, mrówki, ptaki. Te łąki, zmieniając swoją i strukturę, i wygląd, to te gatunki nam ubywają. Nikt nie przypuszczał jeszcze 15 lat temu, że tak pospolite łąki wilgotne mogą w ciągu kilkunastu lat stać się bardzo rzadkim siedliskiem. I w tej chwili, żeby zachować tą różnorodność, trzeba wydatkować pieniądze, stworzyć jakiś odpowiedni program. Program, który by zachował przynajmniej część tych łąk. Pielęgnacja łąk wilgotnych polega na tym, że co roku powinna być co najmniej raz koszona. Takie ratowanie łąk wilgotnych jest kontynuowane w dużych parkach narodowych, Miebrzańskim, Narwiańskim. Ale to też nie jest jakaś skala stuprocentowa, to jest skala zaledwie kilkunastu procent. Natomiast trudniej jest realizować te programy w takich miejscach, jak tutaj, gdzie jesteśmy, a jesteśmy na obszarze Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach, czy na terenach parków krajobrazowych, gdzie są małe działki i rolnicy po prostu nie chcą ich użytkować, im się to nie opłaca.